Witam wszystkich szlachetnych Polaków, Lechów, Lechów, Wenerów, Sarmatów. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj 10 czerwca, no 2016. Patrona dzisiejszego dnia to jest święty Bogumił, prymas Polski, który zrezygnował z swojej funkcji i osiadł w Dobrownie. Myśmy rok temu spotkali się 10 czerwca w Kole, na Sejmie Walnym. Tutaj jesteśmy no dość skromnym gronie. Wici były rozesłane, że Państwo, ale zaszczycił nas obecnością pan profesor Karpowicz. I tu jest ręka opatrzności, ponieważ pan profesor robi w tym momencie kworum. Wczoraj nie dojechał profesor Kozłowski, no niestety nie było kworum, więc przesunęliśmy te obrady na dzisiaj. Dzisiaj jest kworum, w związku z tym pozwalam sobie już dzisiaj oficjalnie otworzyć ten dzień obrad. Że jutro, 11, dopiszę frekwencja. Natomiast jakby nie uzależniamy frekwencji od tego, jaki mamy plan i od podejmowania pewnych dyskusji, debat, byśmy powiedzieli, a skoro nie ma dużo osób, to nie są debaty, a raczej byśmy powiedzieli prelekcje czy mowy wolne i liczę na taką mowę wolną i prelekcję pana profesora Karpowicza. Bardzo mu dziękuję, bo zrobił niesamowitą nam przyjemność, że dojechał, bo uzupełnił kworum i zrobił kworum, a jednocześnie swoją osobą na pewno wspaniale wzbogacił to. Jesteśmy, drodzy Państwo, sami widzieliście Państwo na początku na zamku w Baranowie, dzisiaj zwanym Sandomierskim, w pałacu zamku, w kompleksie właściwie pałacowo-parkowym, który kiedyś należał do rodu Leszczyńskich. Natomiast pozwala to tutaj poczuć pewne środowiska, byśmy powiedzieli, patriotyczne, magnackie, szlacheckie, ale też środowiska kresowe. Zanim rozpocznę już tą mowę, to może rzeczywiście najpierw formułę końcówki od laski marszałkowskiej, bo całą laskę ma pan Stefan Kramarski, ale pozwolę sobie, drodzy Państwo, jest 11, dokładnie 35, 10 czerwca 2016, otwieram obrady trzeciego Sejmu Walnego Konstytucyjnego, który został zwołany poprzez trzy wici, uniwersałem moim, i którego program podzieliłem na wątki kresowe, wątki prymasowskie, religii panującej w Polsce, no i wątki, byśmy powiedzieli, bieżące, czy wątki rządności, byśmy tak mogli nazwać, wątki, które interesują nas na co dzień. To znaczy, powiem o tej jeszcze elemencie
organów Sejmu Walnego chodziło o Radę Królewską, Radę Stanu, Radę Bezpieczeństwa, Radę Wojenną i Senat. Musimy powoli omówić te wątki tu pana profesora, później będzie mówił o stanie rządności, czy o dobrym rządzeniu, żeby ewentualnie się odniósł, jakbyśmy widzieli organy, których nie jest za dużo, czyli Rada Konsultacyjna, Rada Królewska wobec Króla, Rada Bezpieczeństwa czy Rada Wojenna i to są właściwie te organy. No i oczywiście sam rząd, prawda, o którym nie mówimy, ale logiczne, że powinien być rząd, prawda, królewski. Drodzy Państwo, ten pierwszy dzień, jak zwykle, to jest przywitanie gości, właśnie mieliśmy to czynie. Witam serdecznie Piotra Leszczyńskiego, przyjechał z ziemi jaworzyńsko-sosnowieckiej. Cieszymy się. Pan profesor przy okazji prezentuje ziemię chyba do tej pory bielsko-białską, prawda, cały czas, tak? Ja reprezentuję okręg myszkowsko-częstochowski, powódzki, więc trzy okręgi tutaj są reprezentowane w Sejmie Walnym. Czy nam jest przykro, że nie mamy jak się rodzin? No w jakimś sensie tak, proszę Państwa, każde nieobecne miejsce to jest każda ziemia, która dzisiaj nie przyjechała i brak tej reprezentacji nie pozwala rozwinąć debaty poprawnie, prawda? Nie jesteśmy w stanie rozwinąć debaty, natomiast jesteśmy w stanie przekazać te myśli, przynajmniej z mojej strony, myślę, że z profesora też, które zainteresowały, prawda, na jakim etapie jest Sejm Walny, jakie są plany, w związku z tym, żeśmy na ostatnim sesji Sejmu Walnego wybrali nominata na prymasa Polski i tak dalej, i tak dalej. Może przeczytam porządek obrad, bo to może zainteresować, przynajmniej wybiórczo, bo taki swoją drogą jest porządek obrad, żebym to zrobił, więc przeczytam. W pierwszym dniu mieliśmy się zająć kresami, ja tutaj bardzo mi zależy, żeby omówić ten problem, może dzisiaj damy radę, żeby pan profesor też odniósł ewentualnie do znaczenia kresów, czyli tym, przez kresy rozumiemy wszystkie ziemie graniczne, tu nie mówimy tego, ale generalnie wiadomo, że w tej chwili rozwinęła się działalność kresowian, czy kresowiaków, rozumiana jako po prostu działalność południowo-wschodnich kresów, czyli mówimy tutaj właściwie o ziemi ukraińskiej, czy wprost o Ukrainie, czyli o terenach Rzeczypospolitej, która kiedyś sięgała aż pod Kijów, prawda? I później sukcesywnie traciła tę ziemię, aż po II wojnie światowej, gdzie utraciliśmy jeszcze ziemię lwowską, prawda? I Baranów Sandomierski jest jeszcze tym miasteczkiem, które kiedyś przed wojną jeszcze wchodziło w skład województwa lwowskiego, a wcześniej w skład ziemi ruskiej. No niestety dzisiaj już tak nie jest. To jest już województwo podkarpackie. Drodzy Państwo, więc o tym chciałbym, żebyśmy pomówili w ramach tego porządku obrad. Chciałbym, żebyśmy pomówili też na temat właśnie tych organów państwa, prawda? No i na temat roli Kościoła, czyli prymasa rozumianego jako organ państwowy i strukturę Kościoła, czy kto ma powołać biskupów, jak oni powinni pełnić swoje obowiązki. Ja myślę, że to jest zadanie też władzy świeckiej, żeby spotykać się z władzą duchowną i określać wzajemnie prawa i obowiązki, żeby władza duchowna określała prawa i obowiązki władzy świeckiej, w jakim sensie, no przynajmniej życzeniowym, a i vice versa, władza świecka powinna w sensie życzeniowym, ale też później formalnym, na przykład kto mianuje biskupów, jakie są obowiązki biskupów, prawda, takie pakta konwenta rozumiane w sensie prymasowskim, w sensie biskupim, żebyśmy to też, no, docierają do mnie oczywiście sygnały, że dobrze byłoby zająć się sprawą na przykład prawa własności, prawda, sprawami rodziny, ale ja myślę, że jakbyśmy dzisiaj w tak wąskim gronie, jutro jeszcze będzie więcej osób, zaczęli, podjęli temat religii panującej i generalnie cywilizacji, jaką ma dbać, jaką ma kultywować i jaką przyjmuje Sejm Walny jako wartości, to bym był bardzo zadowolony. Ja wywoławczo zagajam, że chodzi mi o taką państwowość, którą nazywam skrótowo Christianitas. To znaczy taką państwowość, która jest na pograniczu władzy świeckiej, władzy kościelnej. Ona się kojarzy bardzo wyjściowo, ale w średniowieczu to było bardzo rozwinięte pojęcie Christianitas, żebyśmy powoli Europę całą próbowali zamienić w Christianitas. To znaczy nie operowali stereotypami typu Unia Europejska, tylko i to chodzi o stereotypy, jakby to powiedzieć, organów, czy formy, tylko organy cywilizacji, prawda? Tu pan profesor kiedyś mówił o cywilizacji bizantyjskiej i innych pozostałych, łacińskiej i tak dalej, ale ja bym to jeszcze streścił w formule Christianitas i zapytałbym się wszystkich państwa, czy jesteśmy w stanie tą cywilizację Christianitas, rozumianą jako
pewien zespół wartości chrześcijańskich, byśmy tak ogólnie powiedzieli, ale jednocześnie zespół wartości, które dotyczą ludzkości w formule przemijania, że każde pokolenie przemija i ma pewną misję do wykonania, mniej więcej taką, że ma przetrwać, ma rozwinąć dobra materialne tej ziemi, prawda, poprawiać byt kolejnych pokoleń i w sposób pokojowy, niezakłócony się rozwijać, prawda, i też szansę każdej jednostki do przestrzennego rozwoju. Niekoniecznie musi to być w formule, mówię, religijnej, prawda, to co robi na przykład islam, że miesza państwowość z religią, może to być też w formule tej, co jest do tej pory, czyli rozdzielność władzy duchowej i władzy świeckiej, ale może też być w formule Christianitas, gdzie przenika pojęcie cywilizacji chrześcijańskiej, czy byśmy powiedzieli mesjańskiej, do władzy świeckiej, no jak normalnie, oczywiście naturalnie do władzy teologicznej również, który przyjmujemy prymat, jakby powiedzieć, wartości chrześcijańskich jako nadrzędne wobec wszystkich praw stanowionych, które, nie wiem, czy ja się precyzyjnie wyrażam, ale tu profesor na pewno wzbogaci to pojęcie Christianitas, które oczywiście było w średniowieczu rozwijane, Christianitas, które by dotyczyło systemu pewnej wartości, cywilizacji, prawda? Tak ateistów, jak i osoby ewentualnie innego wyznania, że tutaj, na tym terenie operuje się wartościami Christianitas. Ja, jeżeli profesor miałby ochotę, to prosiłbym, żeby się do tego pojęcia ewentualnie w swoim traktacie odniósł. Proszę Państwa, żeby tak zagaić w takim skromnym gronie, dobrze byłoby tak dobrze rozpocząć, to ja zaproponuję film, żebyśmy obejrzeli na początek. Film, proszę Państwa, który traktuje o w tym zamku po prostu nie sposób nie zauważyć zamówienie wykonane we Wrocławiu, gdzieś w otoczeniu pracowników.
20., na początku 30. przybyła duża grupa znawców i z Czech. Niestety. Dobrze, drodzy Państwo, może Pan miał rację, profesorze, że Pan mówił, że tego, no bo to można ściągnąć, Pan ma rację, ale tutaj mniej więcej, może tylko jeszcze, zanim Panu oddam głos, zakończę jakby ten film, który można sobie w sieci obejrzeć, to znaczy powiem w ten sposób, że pokazuje się nam dokonania rodu Leszczyńskich, biorąc pod uwagę, że wcześniej czy później, myślę, że raczej później niż wcześniej, będą o tron Polski biegały się różne dynastie, prawda? Ja chciałem tylko pokazać portfolio. Stanisław Leszczyński, część pierwsza, Leszno, można sobie w internecie to znaleźć i obejrzeć. Chciałem pokazać, że rodzina Leszczyńskich jakby w sensie dynastycznym ma pewne prawa, biorąc pod uwagę, że Król Stanisław Leszczyński, no i królowa przede wszystkim Maria Leszczyńska nadały jakby określone prawa dynastyczne, które po prostu pozwalają tej rodzinie poprzez swoich przedstawicieli obecnych pretendować, prawda? W sensie pretendować. Tutaj ta sala też pokazuje, jest piękny portret Marii Leszczyńskiej. Jest też portret króla Stanisława Leszczyńskiego. Widać ta pamięć w Polsce, czy w Baranowie, ale też w Rydzynie, w Kołuchowie, o tej, jak powiedzieć, rodzinie, w formule też takiej monarchicznej, czyli dynastycznej, póki co nie zaginęła. I raczej w tej chwili, jak się już obserwuje te publikacje, to przechodzi się od takich stereotypów negatywnych, że to nieudolny król, że to zły polityk, że w sumie zajmował się kulturą. To samo, jeżeli chodzi o Marię Leszczyńską, to by długo można mówić, ale nie czas po temu. Ja tylko chciałem zagadnić, bo jest ten wątek dynastyczny cały czas. Oczywiście Sejm Walny i organizacja Sejmu Walnego zmierza do tego, żeby powołać w przyszłości króla w jakimś ustroju, który może być według jego faktów określił w jakimś sensie profesor Karpowicz, wyjściowo Karpowicz, który wyjściowo będziemy ten ustrój modelować, będziemy poprzez debaty i poprzez dyskusję, będziemy modelować, bo mamy wzorzec oczywiście przeszłości, czyli najjaśniejszą Rzeczpospolitą z królem, z Sejmem, Senatem, prawda, Radą Królewską, wszystko było. Mamy też zapisy stanowione w postaci statutu włoskiego i inne konstytucje. Mamy też dorobek Sejmu Czteroletniego i konstytucję 3 maja, prawda? Mamy ten dorobek. No i mamy ten okres, byśmy powiedzieli, bez królewia, czyli okres rozbiorowy, gdzie rozbici byliśmy na 3 organizmy, prawda? 3 organizmy, czyli na organizm Galicji, Pruski i Królestwa Polskiego, ale pod zarządem Unii personalnej z carem. I ten okres trwał około 120 parę lat. Ja nie wiem, jest to 23, bo to jest w zależności od tego, czy się przyjmuje 1916 czy 18, to jest 121 lub 120, czy jest 123. I potem mamy okres II Rzeczpospolitej, czyli okres, jakbyśmy to powiedzieli, ustroju opartego na modelu francuskim, to znaczy parlament wyłaniany tajnie, prawda, i prezydent, tak w skrócie oczywiście mówię, cywilizacja raczej, byśmy powiedzieli, masońska, no potem mamy drugą wojnę światową, no i raczej cywilizacja bolszewicka później, prawda, i dochodzimy do sytuacji do dzisiejszego, kiedy powolutku, to znaczy na historii, to jest powiedzmy 20 lat, to jest powolutku, dla nas to jest jedno pokolenie, ale w tej chwili zastanawiamy się, który model ustrojowy byłby dla Polski najlepszy.
Czechy, czy nawet Austria, czy Francja powoli, gdzie zaczynają ludzie wierzyć, prawda, gdzie tam rewolucja francuska jeszcze trwa, ona się jeszcze nie skończyła, ma pewne konsekwencje i powolutku Europa musi się określić, prawda, życie nie zna próżni, więc sytuacja imigrantów i sytuacja polityczna wymusza, że niektóre kraje będą się musiały określać, czy funkcjonować w starych, skostniałych formułach, czy przybierać nowe. To dotyczy też być może, a nawet prawdopodobnie, a nawet na pewno Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Najrzeczpospolitej. I dlatego dobrze jest z mądrymi ludźmi przedyskutować wizje pewne, projekcje, żeby później je obdebatować i ewentualnie w sytuacjach takich przesilek pewnych, żeby społeczeństwo, naród, żeby miał pewien wybór, prawda? Żeby to nie była jakaś sytuacja rewolucyjna, że przez rewolucję dochodzimy do monarchii, która się okaże później, że to nie jest to, o co nam chodziło i też to pod rynek robiliśmy. Więc jest ten czas, myślę, całkiem nie taki zły, jaki jest obecnie, żeby zacząć dyskutować nad przyszłym ustrojem Rzeczypospolitej. Myśmy to wymyślili w formule sejmowanego konstytucyjnego, ale sami Państwo widzicie, że on nie cieszy się, to musimy powiedzieć, tak to dużym, jakby to powiedzieć, społecznym zaangażowaniem. Trudno powiedzieć poparcie, bo tego nie znamy, to tego nie wiemy, być może poparcie jest duże, ale zaangażowanie jest niezbyt duże. Naszą rolą jest jednak robić swoje i zachęcać do tego zaangażowania. Tutaj pojedyncze osoby, tak jak profesor Krakowicz, no mogą stworzyć bardzo dużo, ja nie powiem cuda, ale prawie że. Jedna osoba to może całkowicie przemodelować myślenie pozostałych osób, prawda? Angażując się w to działanie, potem druga osoba, trzecia osoba, bo nieobecność na takim sejmie jednej osoby generuje nieobecność kolejnej. Nie ma tego przykładnego pokazywania takiej postawy pro-państwowej. I to powoduje troszeczkę brak, jakby to powiedzieć, no, możliwości bardzo mądrego opracowania modelu. To, co zrobili nasi przedmiotowi podczas Sejmu Sprawiedliwego, że nie tylko obradowali, ale jednak spotykali się w tym towarzystwie politycznym, to spowodowało, że oni byli w stanie wypracować takie zapisy, które potem poddane pod Sejm pod głosowanie będą przeszły. No my niestety jeszcze nie doszliśmy do tego, ja robię co mogę jako Olsztyńczyk, żeby to wzbudzić u ludzi, ale być może nie jest to czas. Wierzę w opatrzność i nie narzekam, że ktoś przyjechał, ktoś nie przyjechał, tylko liczę na to, że to rozumienie z czasem przyjdzie. Dlatego to wszystko rejestrujemy i staramy się to utrwalać, żeby przyszłe pokolenia zobaczyły, że jest już jakaś baza intelektualna, na której można już to dalej szlifować, jakby te projekty, dalej to szlifować. Nie muszą zaczynać od zera, żebyśmy te pierwsze kroki już po prostu zrobili. Proszę Państwa, ja tylko jeszcze zachęcę odnośnie tego pierwszego dnia, który miał być poświęcony interesom do kupowania, no jest to może trochę kryptoreklama, ale Polski Niepodległej, to jest gazeta, która zawiera Polski Niepodległej, która zawiera sobie dodatek Polskie Kresy, to jest ostatni numer Polskie Kresy. No i w ramach jeszcze kresów muszę powiedzieć, że zastanawiałem, jak podejdzie do tej oferty, nazwijmy to ukraińskiej, żeby nie Sejm na Wiejskiej nie podjął uchwały o tym, że mordę na Ukrainie, to było ludobójstwo. I interesowało mnie, jak do tego podejdzie Stanisław Srokowski, stały feministą, czyli się powiedzieli, publicysta tutaj Gazety Warszawskiej. I otóż dzisiaj, moment, 10 czerwca, ukazał się artykuł Stanisława Strakowskiego, którego ja osobiście zapraszałem, żeby tutaj przyjechał, z Baranowa to powiedział, czyli właściwie z Kresu, byśmy powiedzieli, Kresu. Jest tutaj artykuł dzisiejszy pana Stanisława Strakowskiego, ukraińskie załganie, pobuda i fałsz. No i sam tytuł mówi wszystko na ten temat, jaki jest stosunek Stanisława Strakowskiego do tego, do tej oferty, nazwijmy to Ukraińców, żebyśmy jako Polacy nie epatowali tymi uchwałami i uznawaniem, że mordy na Ukrainie to było ludobójstwo i nie podejmowali uchwały odnośnie 12 lipca, że jest to święto Kresowia upamiętniające ludowe ludobójstwo. Myśmy, przypomnę, nie podjęli taką uchwałę i myśmy uznali mordy na Ukrainie jako ludobójstwo, natomiast Sejm na Wiejskiej pod przewodnictwem PiS-u obiecywał, że taką uchwałę podejmie.
później zmodelowano w kierunku męczeństwa, wycięto słowo ludobójstwo, no a teraz już próbują przerzucać to na jesień i mówić, że nawet to męczeństwo nie przejdzie tylko. Czyli widać, że PiS jako formacja partyjna jest co najmniej pragmatyczny, albo politycznie poprawny, jak to się mówi, prawda? I nie chce tutaj debatować, że tak powiem, zadrażniać, nikt nie chce zadrażniać stosunków polsko-ukraińskich. Te wątki kresowe wyczerpałem na ten moment. Teraz chciałbym oddać już głos panu profesorowi Karpowiczowi, bo był taki uprzejmy tutaj podszedł i wolnym głosem, drodzy państwo, przygotował profesor mowę, jak bym powiedział, czy wykład, czy prelekcję na temat dobrych rządów. No i być może nam jeszcze czymś zaskoczy, bo tutaj po pierwszych wstępnych rozmowach była pewna modyfikacja jeszcze. No jest to miejsce na pewno inspirujące, bardzo są tam jest i ziemia kresowa, do której już możemy zaliczać tą część prawobrzeżnej Wisły, tu niedaleko płynie Wisła, ale już jesteśmy po stronie prawej. Także bardzo bym prosił, żeby profesor wolnym głosem jakby tutaj powiedział, jakiego zdaniem odnosi się do tej cywilizacji, jaką powinniśmy powoli wybierać jako naszą, czyli chrystianitas lub inną. I drugie, jak odbić dobre rządy Rzeczpospolitej, najjaśniejszej, ewentualnie ustroj byłby tak dobry, żeby kilka słów na temat powiedział. No i ewentualnie na temat właśnie ustroju Republiki z Królem, jak tutaj widział swoje zdanie na ten temat. Myśmy pierwsze zdanie już w tym temacie budowania nowego ustroju po prostu mieli zgłoszone. Co będzie dalej, zobaczymy, prawda? Opatrzność nas prowadzi, więc miejmy nadzieję, że jeszcze przygotowałem sobie tutaj taki tekst o Romanie Dmowskim, Wyzwolenie Narodowości, także warto, też jest w internecie, można sobie to znaleźć, Wyzwolenie Narodowości, i Dmowski o tym dosyć dużo pisał, prawda? Jak widzi przyszłość Polski. Także tych wizjonerów trochę jest w Polsce, no ale miejmy nadzieję, że takim wizjonerem, proroczym i te słowa, które dzisiaj padną, będą prorocze i inspirujące profesora Włodzimierza Jelinaka Karpowicza. Tu przy okazji jeszcze możemy zarekomendować książkę, którą pan Włodzimierz, pan profesor, może sam powie coś o tej książce, bo warto, żebyście państwo tą książką się zapoznali, czyli z takim już namacalnym, pisanym tworem, którym profesor rozłożył na czynniki pierwsze poprzez punkty i napisał taki traktat po prostu, który dotyczy właśnie dobrego rządzenia. Bardzo proszę profesorze, daję głos. Dzień dobry państwu. Taki temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, to jest temat o dobrym rządzeniu, czy w ogóle o dobrym ustroju politycznym. Ale zanim ten temat poruszę, to jeszcze jedno słowo na temat kresu, bo tutaj właśnie zaczęliśmy od tematyki kresowej. Jest to niewątpliwie dla nas Polaków bardzo ważna problematyka, ponieważ no, Polska dzisiaj jest takim krajem trochę zminimalizowanym w stosunku do tego, jakim był kiedyś. Dawna Rzeczpospolita to Rzeczpospolita szeroka. I kresy to jest jakby ta część, która w tej chwili do nas nie należy. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, że Polska była kiedyś dużo większym krajem i że te tereny, które już do Polski nie należą, w jakiś sposób nadal pełnią pewną część kulturową w stosunku do naszego kraju. A propos spraw ukraińsko-polskich, pozwolę sobie polecić książkę profesora Czesława Partacza. Jeszcze jest tam jeden autor, którego nie pamiętam, ale jednym z dwóch autorów jest profesor Czesław Partacz. Napisał on szalenie interesującą książkę, która się ukazała w roku 2015, Ludobójstwo niepotępione, właśnie na temat zbrodni popełnionych na terenie Ukrainy. Przede wszystkim w czasie II wojny światowej, ale też po zakończeniu II wojny światowej. Wydaje mi się, że wszyscy Polacy powinni, którzy się interesują tą tematyką, powinni się z tą książką zapoznać.
Jedną z tez pana profesora Partacza jest prawda. Prawda jako wartość cywilizacji europejskiej. Można powiedzieć, że cywilizacja europejska jest szczęśliwą cywilizacją. Miałem możliwość podróżowania do różnych krajów, miałem kontakt z wieloma cywilizacjami. Pomimo tego, że jakby teraz wiele krajów europejskich ogarnia coś, co można by nazwać pewnego rodzaju brak wiary we własną cywilizację. W tej chwili wydaje mi się, że szczególnie w Europie Zachodniej mamy pewnego rodzaju kryzys cywilizacyjny, kryzys wartości europejskich. Jednak trzeba tutaj sobie jasno powiedzieć, na pewno w cywilizacji europejskiej od jej zarania w starożytnej Grecji są pewne wartości, ważne wartości. I jedną z tych wartości jest prawda. To są te klasyczne wartości, prawda, dobro, piękno, miłość, oczywiście miłość, czołowa wartość chrześcijaństwa, ale prawda, jedną z tych czołowych wartości, ja bym powiedział, te cztery wartości, prawda, piękno, dobro, miłość, to są te największe wartości cywilizacji europejskiej. Dlaczego prawda? Dlaczego tą wartość możemy związać z cywilizacją zachodnioeuropejską? No bo przecież cywilizacja zachodnioeuropejska jeszcze zanim przed chrześcijaństwem między innymi wyrosła z nauki i z filozofii. Filozofia grecka, a później nauka. A czołową wartością naukową jest prawda. Trzeba pozostać wiernym tej cywilizacji, nawet jeżeli prawda jest gorzka. I tego się powinni nauczyć Ukraińcy. Dlatego, że nie można budować ani dobrego państwa, ani dobrej cywilizacji na kłamstwie. Więc nawet jeżeli są pewne rzeczy gorzkie, które Ukraińcy muszą przełknąć, to muszą o tym wiedzieć, że nie można zbudować państwa na nieprawdzie. Nie można o pewnych rzeczach milczeć. Nie można milczeć o zbrodni popełnionych na Polakach w czasie II wojny światowej. To jest po prostu bardzo gorzka prawda. Nie można tego przemilczeć, nie można o tym zapomnieć. Trzeba o tym mówić, wyjaśnić sobie pewne rzeczy, a przede wszystkim myśleć o przyszłości. Bo jeżeli między Polską a Ukrainą mają być zgodne stosunki, to nie można ich budować na fałszu, na zakłamanej historii. To jest bardzo ważne. Ja nie jestem specjalistą od spraw ukraińskich, ale odsyłam Państwa do książki, która moim zdaniem jest uczciwie napisana przez znawcę tematu, przez pana profesora Czesława Partacza, Ludobójstwo niepopełnione. Także ja kilka dni temu tą książkę nabyłem, zdążyłem już przeczytać znaczną część i mogę powiedzieć, ta książka opiera się o prawdzie, jakkolwiek ta prawda jest gorzka. Ale wszyscy powinniśmy prawdę znać i z niej wysuwać odpowiednie wnioski. Moją dziedziną jest filozofia polityczna, więc oczywiście filozofia jako dziedzina opiera się na prawdzie. Tradycyjnie zawsze była określona jako miłość mądrości, a jednocześnie poszukiwanie prawdy. Oczywiście filozof poszukuje prawdy troszeczkę inaczej niż historyk. Tutaj, będąc filozofem politycznym, ja przede wszystkim przybywam w świecie idei. Jedną z takich idei to jest ustrój. Ustrój państwa. Można by sobie zadać pytanie, jaki ten ustrój powinien być. Ja bym zaproponował takie podejście do tego pytania. Przede wszystkim, w pierwszej kolejności, powinniśmy się zapytać o dobre państwo, bo proszę zobaczyć na historię. Kiedyś większość krajów w Europie to były monarchie różnego rodzaju. Były też republiki takie tradycyjne, ale przede wszystkim w dawnych czasach, można powiedzieć, przed nowoczesnych, to główną formą polityczną była monarchia. Były też niektóre republiki, na przykład Republika Wenecka i Rzeczpospolita w Polsce. Oczywiście Rzeczpospolita jednocześnie królewska, bowiem z królem. I teraz, w pewnym momencie dokonały się pewne rewolucje, poczynając od rewolucji francuskiej, później nastąpiła rewolucja październikowa w Rosji
I dzisiaj no, są nadal monarchie w niektórych krajach, ale generalnie rzecz biorąc, dzisiaj wszyscy mówimy o demokracji. A więc nastąpiło takie przejście, powiedzmy sobie, od arystokracji i monarchii w kierunku demokracji. Czy w takim razie należałoby na tym zakończyć poszukiwanie dobrego ustroju? Może demokracja jest tym najlepsza? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba zacząć właśnie od pytania o dobre państwo, bo ustrój państwa jest tak naprawdę czymś służebnym wobec samego państwa. A z kolei państwo jest instytucją służebną wobec społeczeństwa. A więc co to jest dobre państwo? Odpowiedzmy sobie najpierw na to pytanie. Dobre państwo to państwo, które służy społeczeństwu. A w jaki sposób służy społeczeństwu? Broni i organizuje. Jeżeli popatrzymy na historię, na przykład początki państwa polskiego, dlaczego polskie państwo powstało jako państwo? My jesteśmy, to trzeba w ogóle docenić. Polska jest starym państwem. Ponad 1000 lat. Znajdźcie państwo, starsze państwo od Polski. Niech będzie ich tak wcale wiele. Musimy docenić swoją własną wartość. Polska jest wartością po pierwsze z uwagi na długą historię, bo historia to jednocześnie uczenie się. Nawet jeżeli popełniamy błędy, jeżeli jesteśmy mądrzy, to z tych błędów wyciągamy wnioski. Więc długa historia, Stany Zjednoczone to jest tylko około 200 lat, trochę ponad 200 lat. Ile już Amerykanie popełnili błędów w ciągu tej swojej historii i nie wiadomo, czy przetrwają kolejne 200 lat. Jeżeli będą dalej popełniać takie same błędy, jakie popełniają. Ale nie mówimy w tej chwili o Stanach Zjednoczonych, mówimy o nas. My też popełniliśmy błędy, no bo gdyby ich nie było, to nie byłoby rozbioru. Więc w czasie tych tysiąca lat niewątpliwie można by przedstawić różne przykłady, kiedy na skutek błędów ponosiliśmy niejako klęski. Niektóre klęski wręcz groziły tym, że groziły upadkiem państwa. Na szczęście Polska pomimo rozbiorów przetrwała, odbudowała się, no ale co dalej? To nie chodzi o to, żeby myśleć o przeszłości, tylko przede wszystkim myśleć w kategoriach przyszłości. A więc jeszcze raz, zadajmy pytanie o dobre państwo. Co to jest? Państwo polskie powstało jako obrońca niejako społeczeństwa. Co prawda to nie było takie społeczeństwo jak dzisiaj, to były przede wszystkim plemiona, ale plemiona w jakiś sposób połączyły się razem, aby stworzyć wspólny front obronny przed zagrożeniem wewnętrznym. A jednocześnie druga rola to była organizacja, bo każda sprawna instytucja polityczna musi być odpowiednio zorganizowana. Więc ja proponuję taką krótką odpowiedź, która nam dosyć precyzyjnie pozwoli określić, co to jest właśnie dobre państwo. Dobre państwo to jest obrońca i organizator społeczeństwa. I dopiero od tego jakby punktu możemy przejść do następnego punktu, a mianowicie do ustroju. Ale zanim do tego punktu przejdziemy, sprecyzujmy jeszcze jedno pojęcie, mianowicie pojęcie organizatora społeczeństwa. Bo jeżeli na przykład przeczytamy książkę Johna Locke'a, drugi traktat o rządzie, on też w jakiś sposób mówi coś podobnego, ponieważ mówi, że państwo powinno nas bronić, więc jest ta rola obronna, a jednocześnie powinno nas organizować, z tym, że Locke podkreśla własność prywatną. I to jest jakby ograniczenie jego filozofii politycznej, a jednocześnie ograniczenie liberalizmu, który w jakiś sposób w dużej mierze pozostaje pod wpływem myśli Johna Locke'a. No, liberałowie oczywiście na pewno się ze mną zgodzą, że jedną z czołowych osób w ogóle dla liberalizmu jest czołowych myślicieli, to był właśnie John Locke. John Locke, mówiąc o państwie, podkreślał własność prywatną. No dobrze, więc mamy państwo, które jest obrońcą społeczeństwa, a jednocześnie szczególną uwagę przywiązuje do własności prywatnej.
ją broni i według i dookoła tej własności organizuje społeczeństwo. I co dalej? Co dalej? Wiemy, że wiek XIX, to już po Johnie Locke'u, początek kapitalizmu, pojawia się takie słowo, które określamy jako wyzysk. Wyzysk to jest po prostu sytuacja, kiedy właściciel firmy, kapitału wykorzystuje pracowników w ten sposób, że no, ich warunki życiowe często są wręcz nieznośne dla ich egzystencji. I faktycznie ten XIX-wieczny kapitalizm, ten okres rewolucji przemysłowej prowadził do wyzysku, do wielkich różnic majątkowych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj widzimy pewnego rodzaju ograniczenie myśli Locke'owi. Oczywiście wiemy, co się dzieje dalej. Jest marksizm, który poddaje tą myśl liberalną krytyce. No i nie będziemy tej historii opowiadać w szczegółach. Oczywiście wiemy, że marksizm to była błędna teoria, ponieważ od jednego ekstremum, z jednej skrajności prowadziła do drugiej, a mianowicie Locke podkreślający własność prywatną, tymczasem Marx tą własność prywatną negujący. Można powiedzieć, to jest największa wada polityki w praktyce, jeżeli przechodzimy od jednej skrajności w drugą. Jedna skrajność, zbyt wielkie podkreślanie własności prywatnej, a druga skrajność, kompletne jej negowanie. Dlatego ja zaproponuję coś innego. A faktycznie już zaproponowałem, pisząc traktat polityczno-filozoficzny. Spójrzmy na organizację społeczeństwa szerzej, nie tylko przez perspektywę własności prywatnej. Zapytajmy się samych siebie, co jest właściwie naszym celem życiowym. Jakie ludzie mają cele życiowe? Oczywiście niektórzy z nas chcieliby posiadać własność prywatną w różnej formie, czy to w formie własnej firmy, czy w innej. I nikt tego nie neguje, że to jest coś pozytywnego. Ale trzeba pamiętać o tym, że nasze życie nie sprowadza się wyłącznie do spraw materialnych, ekonomicznych. A więc czym jest nasze życie i jaki jest nasz cel? Myślę, że można by to w sposób najbardziej ogólny określić tak. Każdy z nas w jakiś sposób marzy o szczęściu. Każdy z nas marzy w jakiś sposób o tym, żeby się spełnić życiowo. A słowo jedno, które to określa, to jest samorealizacja. My wszyscy dążymy do samorealizacji. I teraz dla jednej osoby tą samorealizacją może być rzeczywiście firma prywatna. A dla innej osoby może być to coś zupełnie odmiennego. Na przykład te osoby, które wybierają jakby taką drogę duchową w życiu, załóżmy poświęcają się służbie duchowej, wstępują do klasztoru, to ich oczywiście celem życiowym nie jest własność prywatna. I pomiędzy tymi jakby dwoma sposobami życia możemy jeszcze wyliczyć bardzo wiele innych. Tak naprawdę to każdy z nas może sobie samemu odpowiedzieć, jaki jest nasz cel, jakie jest nasze dążenie. I ja bym chciał z tego właśnie wyprowadzić model państwa. Ja uważam, że dobre państwo to jest to, które po pierwsze nas broni, a po drugie to jest takie, które umożliwia nam samorealizację. Ale ta samorealizacja nie sprowadza się wyłącznie do spraw materialnych. My chcemy być po prostu szczęśliwi, a szczęście to nie jest tylko ulotna chwila. Owszem, można być szczęśliwym w danym momencie, ale szczęście, myśląc z takiej głębszej perspektywy, to jest przede wszystkim, my chcemy się w jakiś sposób zrealizować. Oczywiście niektórzy ludzie tracą nadzieję. Ja już będę tym, kim ja jestem. Nie udało mi się w życiu. To są oczywiście smutne przypadki, bo tak naprawdę nigdy nie powinniśmy zapomnieć o naszych marzeniach. Zawsze powinniśmy myśleć, ja chciałem być tym w życiu i chciałbym zrealizować swoje własne marzenia. I według tej idei samorealizacji należy oprzeć model państwa. Bo dlaczego?
państwo miałoby popierać jeden tylko wyłącznie model życia, czyli ten, załóżmy, jeden model życia oparty o własność prywatną, czy o coś innego, czy o jej brak. Dobre państwo tak naprawdę powinno dać możliwość samorealizacji wszystkim obywatelom, jak tylko może, bo oczywiście nie jest to wcale rzecz prosta, ale można powiedzieć, to jest taki cel idealny. W tym państwie wszyscy niejako realizują to, czego pragną. I teraz, jeżeli spojrzymy w ten sposób na państwo, państwo jako obrońca, organizator społeczeństwa, ta organizacja właśnie dotyczy możliwości samorealizacji. Możliwości samorealizacji. A możliwość samorealizacji to inaczej mówiąc wolność. A więc dobre państwo jest to państwo, które organizuje, które broni, a jednocześnie to jest państwo wolności. Być może, że to, co w tej chwili powiedziałem, to jeszcze nie wystarczy, żeby do końca zrozumieć tę ideę, ale myślę, że na początek wystarczy. I teraz może przejdźmy do ustroju politycznego. W tej chwili przejdźmy do ustroju politycznego. Arystoteles i Platon już na samym początku w historii filozofii politycznej powiedzieli pewne ważne rzeczy, że możemy rozróżnić jakby dwa typy ustrojów politycznych. Jedne to są ustroje właściwe, a drugie to są niewłaściwe. Jakie to są właściwe? Właściwe to są te, kiedy władza służy społeczeństwu. Kiedy władza jest zorientowana na wspólne dobro. A niewłaściwe to są te, w których władza przede wszystkim myśli o sobie. W tej właśnie klasycznej klasyfikacji ustrojów politycznych właściwe systemy polityczne, ustroje polityczne to były monarchia, arystokracja i demokracja, którą określa się jako politeia. Co to oznacza? Że demokracja również może być właściwym ustrojem politycznym. Że to nie jest tak, że demokracja nie może być właściwym ustrojem politycznym. Ale demokracja tak naprawdę może być również niewłaściwym ustrojem politycznym, ponieważ odpowiednikiem jakby tej właściwej demokracji jest niewłaściwa demokracja, którą można by określić jako demokrację populistyczną. I w tej demokracji populistycznej ci, którzy są u władzy, nie rządzą już z myślą o dobru wszystkich, tylko przede wszystkim o dobru własnym. W starożytnej Grecji nie było jeszcze partii politycznych w takim znaczeniu, jakie mamy je dzisiaj. Więc Arystoteles nie mówił specjalnie o partiach politycznych, ale mówił o takiej właśnie populistycznej demokracji, kiedy to ci, którzy dochodzą do władzy, myślą przede wszystkim o własnym interesie. Ale jeżeli spojrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to oczywiście taka demokracja, która jest upartyjniona, gdzie partie polityczne tak naprawdę walczą tylko o to, żeby korzystać z pewnych interesów związanych z pełnieniem rządzącej funkcji w społeczeństwie, no taka demokracja nie jest demokracją dobrą. Jaki jest odpowiednik niedobrej arystokracji? No to jest tak zwana oligarchia. Oligarchia, czyli ustrój, w którym jakby ludzie bogaci przede wszystkim pełnią władzę, a inni. Są duże różnice społeczne, majątkowe. To jest właśnie taki też niewłaściwy ustrój polityczny. A jaki jest odpowiednik niewłaściwej monarchii? Monarchia jest właściwym ustrojem politycznym. Wyobrażamy sobie ją tak, że jest tutaj suweren, król, który rządzi tak, żeby te rządy jego były dobre dla wszystkich, dla społeczeństwa. Ale oczywiście może być też tyran. I tyrania to jest odpowiednik monarchii, ale już w znaczeniu niewłaściwego ustroju politycznego. Przedstawiłem tę klasyfikację, bo uważam, że ona jest nadal ważna, pomimo tego, że minęło 2,5 tysiąca lat prawie od
od czasu, kiedy po raz pierwszy ta klasyfikacja ustrojów została przedstawiona, uważam, że ona nadal w sposób trafny obrazuje, jaka jest właściwa, a jaki jest właściwy, a jaki jest niewłaściwy ustrój polityczny. I teraz przejdźmy do demokracji. Może wyjaśnmy, dlaczego to się stało, że demokracja jakby stała się taka popularna w naszej kulturze, przynajmniej od tych 100 lat, czy nawet trochę więcej. No, zawsze zanim coś się zmieni w polityce, to poprzedza te zmiany pewna argumentacja filozoficzna. Ludzie nie doceniają wartości filozofii, ale filozofia, szczególnie filozofia polityczna, to jest dziedzina bardzo strategiczna, ponieważ jakby myśliciele kształtują nasze myśli. Najpierw to są pojedyncze osoby, później te idee są propagowane. I można powiedzieć, demokracja w pewnym momencie historii wygrała na zasadzie takiej, że byli pewni myśliciele, którzy przedstawili argumenty za demokracją i te argumenty zostały przyjęte przez znaczną część społeczeństwa. Oczywiście było to też poparte działalnością rewolucyjną. A więc jakie to są takie podstawowe argumenty za demokracją? Po pierwsze, no słynny taki myśliciel, również który czasami uważany za myśliciela liberalnego, John Stuart Mill. On napisał taką książkę o rządzie reprezentacyjnym. Jego argument był następujący. Demokracja jest najlepszym systemem, ponieważ w tym systemie, czy ustroju politycznym, każdy może być reprezentowany, czyli może siebie samego reprezentować. Nie ma czegoś takiego, że ja jestem obywatelem i nikt mnie nie reprezentuje. Czyli mój głos w jakiś sposób jest reprezentowany. Mill uważał, że nie ma możliwości w praktyce prowadzenia demokracji bezpośredniej, ale taka demokracja reprezentacyjna, z którą mamy do czynienia dzisiaj, a mianowicie przynajmniej w teorii powinni nas reprezentować posłowie, to jest właśnie wynik jakby tej koncepcji Johna Stuarta Milla. Drugim jakby takim zwolennikiem demokracji, chociaż nie wspomina w ogóle demokracji z nazwy, to był John Locke. Wspomniany już John Locke. Dlaczego? Dlatego, że on uważał, z uwagi na swoją teorię, że obywatele są zawsze suwerenni, czyli ludzie, obywatele mieszkający w danym państwie są suwerenem, czyli władza tak naprawdę należy do nich. Oczywiście oni nie muszą aktywnie rządzić, ale w przypadku złych rządów mogą zawsze ten rząd, który nie spełnia ich oczekiwań, usunąć. Więc to jest taki drugi jakby argument. Demokracja wiąże się z możliwością wyborów. To się często określa jako wolne wybory. Mamy możliwość wymiany władzy tej, która nam się nie podoba. Więc to jest taki drugi argument za demokracją. A trzecim takim argumentem, głoszonym przez cały szereg myślicieli politycznych, to jest argument taki, że ci myśliciele uważają, że generalnie rzecz biorąc w ludziach tkwi egoizm. A więc w sumie demokracja to jest taki system polityczny, który umożliwia, szczególnie przez koncepcję podziału władzy, to, że nigdy ani jednostkowy, ani grupowy egoizm nie zagóruje społeczeństwa. Więc to są takie argumenty za demokracją. I niewątpliwie to są bardzo dobre argumenty, bo trudno się z tymi argumentami nie zgodzić. Jedyny problem polega na tym, że wszyscy ci wymienieni przeze mnie myśliciele nie zauważyli, że jednocześnie demokracja wiąże się z wadami. I to są wady bardzo poważne. I te wady między innymi przedstawiłem w mojej książce. Bo tutaj trzeba być po prostu uczciwym. Mówimy o zaletach, powiedzmy sobie też o wadach. Niewątpliwie są zalety demokracji. Bym dodał jeszcze jedną, mianowicie samorządność. No niewątpliwie, jeżeli w państwie mamy do czynienia z samorządnością, z udziałem obywateli w funkcji rządzenia, to jest cenne, ponieważ no, społeczeństwo nie jest bierne, społeczeństwo jest aktywne społecznie, politycznie. To wykształca wśród ludzi pewne cechy.
To na pewno jest bardzo dobra rzecz. Wydaje mi się, że Polacy się różnią tym właśnie od Rosjan, że my mamy dużo starsze tradycje samorządności. One w nas wyrobiły pewne cechy. Tymczasem Rosjanie, no, większość ich rządów to były rządy o charakterze absolutnym. W związku z tym oni w sobie pewnych cech nie wyrobili, pewnych cech pozytywnych, które charakteryzują nas. Także ta cecha samorządności jest też bardzo dobrą rzeczą. Ale teraz powiedzmy sobie o wadach. Te wady demokracji są coraz bardziej widoczne dzisiaj, ponieważ teoretycy demokracji, oni jakby myśleli o niej, zanim jeszcze mogli sprawdzić, jak te demokracje funkcjonowały w praktyce. Locke tak naprawdę nie znał demokracji ani Mill. Oni sobie tak myśleli o tych demokracjach, dochodzili trafnie do ich pewnych dobrych cech, ale nie zauważali wady. No, największą moim zdaniem wadą demokracji